No, jestem Filip, dzisiaj chcę wam przedstawić ciekawy gatunek ryby akwariowej, który nazywa się rozbora galaksji. Jaka galaksji rozbora klinowa. No to teraz przejdźmy do opisu. Ona dorasta o wiele większa niż rozbora galaksji, nawet nie jest z nią w żaden sposób spokrewniona, ponieważ rozbora galaksji to jest danio, a rozbora klinowa no to jest rozbora, jak sama nazwa wskazuje. Ryba ta jest niewielka, bo dorasta do około od 3 do 5 cm. Od też widzicie mojego cierniaczka, ma mniej więcej. Jak nie, dzisiaj rozbora galaksji dorasta od 3 do 5 cm. Zazwyczaj mam 4. Powinny być hodowane w akwariach od wielkości tam około 40. 50 litrów, coś takiego jest najlepiej, od 40 do 50 litrów, one się wtedy najlepiej czują w takim akwarium i wtedy są takie najbardziej aktywne i powinno ich być nie mniej niż 4 sztuki. 4 to jest takie naprawdę absolutne minimum, najlepiej hodować w grupie od 5 sztuk, ja mam akurat 6 i są bardzo zadowolone. Tutaj też wam pokazuję mieczyki, ale będę opowiadał o rozborze ogólnie. Jestem z mieczyka bardzo piękny. A co do rozbory jeszcze, to one znoszą temperatury od 21 do aż 28 stopni, więc są bardzo fajne. Można je trzymać, co ciekawe, z bojownikiem, ale najlepiej nie takie odmiany weloniasy, jak tutaj widzicie tą jedną, tylko takie zwykłe. Płeć rozróżniamy, płeć ich rozróżniamy po tym, że one, że po prostu samica ma taki jakby pełniejszy brzuszek, a samiec jest taki, taki po prostu chudszy. O, widzicie, ta weloniasta to jest samiec, a na przykład, o, a tutaj macie samice. Takie rozróżnić. I też one mogą, i też one są bardzo towarzyskimi rybkami, nadającymi się do akwarium ogólnych. Do akwariów ogólnych, czyli tam na przykład z innymi gatunkami ryb, z żywolutkami i różnymi takimi. Ich rozmnażanie jest dość trudne, dlatego że one są rybami, które składają ikrę, a to nie jest takie łatwe, żeby ikrę utrzymać. Ja może kiedyś je spróbuję rozmnożyć, ale jeszcze nie wiem, bo teraz mam kuk roboty przy młodych chłopikach Pawioczko, bo się naprawdę tyle urodziło, są dwa kotniki zapełnione tymi maluchami. A jeszcze z tego zboru, to ona występuje w Azji, przynajmniej ja tak słyszałem. Tak przeczytałem, że one występują tam. No i właśnie tak ta ryba wygląda. To jest ta, ona ma taki klin. Bardzo jest też do niej podobna rozbora Hengela. A jak macie na przykład akwarium takie mniejsze, typu 30 litrów, to sobie wtedy wybierzcie rozbory Hengela. One się tam będą o wiele bardziej cieszyły z takiego niż rozbora klinowa, bo ona jest już trochę większą rybą. No to ja mam nadzieję, że film wam się spodobał, że podobają wam się takie opisy gatunkowe. No to ja już będę kończył. Życzę wam ogólnie, no, trzymajcie się, cześć.